Tak, ty też chcesz być na filmie? No pewka. Rok temu powstał ten film, czyli lista książek, które chciałabym przeczytać w roku 2022. Jako iż udało mi się przeczytać wszystkie książki z tej listy, tak i w tym roku chciałabym nagrać taką listę książek, które chciałabym przeczytać w roku 2023. Dlatego zapraszam Was na mój TBR na rok 2023. I ja wiem, że popularną liczbą jest 23, no bo przyszły rok to będzie 23, ale ja wybrałam tylko 10 książek, gdyż po pierwsze planuję w przyszłym roku robić TBR-y sezonowe, czyli wiosenne, letnie i na końcu zimowe. A po drugie, ja jestem czytelnikiem, który jest taki bardzo humorzasty. W sensie czytam to, na co mam ochotę i nawet jak zrobię sobie taką dużą listę, to wiem, że ciężko mi się będzie jej trzymać. Trudniej mi będzie po prostu osiągnąć mój cel. A jak wybiorę sobie 10 książek, to wiem, że mam większe prawdopodobieństwo, aby mi się udało. Po prostu. I zacznę od klasyku, bo mam tutaj przygotowaną Emmę Jane Austen. Ja w ogóle jestem wielką fanką takiego podcastu, który się nazywa Books Unbound i tam dziewczyny jeden odcinek poświęciły właśnie Emmie. I ja wiem, że ta książka zbiera różne opinie i mówi się też nawet, że to jest najsłabsza książka Jane Austen, a w tym odcinku prowadzące podcasterki próbowały udowodnić, że to jest nieprawda, że to jest bardzo dobra książka. I ja po prostu stwierdziłam, że okej, może nie jestem wielką fanką Jane Austen, ale chcę sprawdzić. Kto wie, może Emma zawładnie moim sercem. I dalej mam powieść Lincoln Hallway autorstwa Amora Towelsa. Towels? I to ma być klasyczna powieść drogi. Ja właśnie za taką powieścią trochę się stęskniłam i na to w tej książce liczę. Ja tego autora bardzo lubię, gdyż czytałam Dżentelmena w Moskwie, który bardzo mi się podobał. Mam na półce jeszcze jedną jego książkę, ale tak jakoś, no nie wiem, ręka sama wzięła tom, więc chciałabym w przyszłym roku tą książkę przeczytać. I dalej mam bardzo dużo fantastyki, bo mam na przykład, mam Jacka Dukaja Imperium Chmur. Ja nic nie czytałam tego autora i trochę nie wiem, co się spodziewać. Ale ta konkretna książka pojawiła się w Czytu, nie wiem w którym odcinku, ale no ta książka dosyć była chwalona, więc mówię, okej, może być dobrze. A wybrałam też to nazwisko dlatego, że to jest jeden z ulubionych autorów mojej mamy, więc mówię, dobra, sprawdzę, jako iż właśnie nie czytałam, to chciałabym mieć swoją opinię na temat jego książek. Więc stwierdziłam, że dobra, zacznę od tej, no na pewno nie od Lodu, który jest, no, powiedzieć, że jest wielkości cegły, to jest tak jakby nic nie powiedzieć. I dalej mam bardzo ciekawą książkę, bo ja jeszcze tego autora nie czytałam, ale w niektórych kręgach mówi się, że to jest no jeden z najwybitniejszych autorów, bo mam przed sobą Wieki Światła. I ja tą książkę wybrałam z dwóch powodów, a właściwie z trzech. Okej, po pierwsze na to nazwisko. Chciałabym mieć jakąś opinię na temat pisarstwa tego pana, a na razie nie mam żadnej. A druga sprawa jest taka, że ja bardzo lubię, kiedy historia dzieje się w wiktoriańskich czasach, a tutaj mamy wiktoriańską Anglię, ale ta wiktoriańska Anglia różni się od tej, którą my znamy, bo mamy tutaj oczywiście magię. A trzeci aspekt jest taki, że chciałabym przeczytać więcej książek z tej serii Uczty Wyobraźni, więc wybrałam tą. I jeszcze jeden powód, dlatego że ta książka bardzo długo była niedostępna. To był właściwie biały kruk, aż w końcu wydawnictwo Max zrobiło dodruk, ale z tego co wiem, to też ten dodruk był dosyć mały, więc no mi się udało i chcę się przekonać, czy to naprawdę jest aż taka dobra powieść. Okej, i dalej wciąż pozostajemy w klimatach
fantastycznych, bo mam Odyseję kosmiczną. Ja bardzo, bardzo czekałam na dodruk. Bardzo czekałam na tą powieść, bo ona również bardzo długo była niedostępna i nie udało mi się tej książki przeczytać w poprzednim roku, dlatego zamierzam ją przeczytać w przyszłym roku. Po prostu taki jest powód, dlaczego wybrałam tą książkę. Okej, i dalej mam książki, które z jakiegoś powodu bardzo długo leżą już na moich półkach i stwierdziłam, że jeśli ich nie dodam na tą listę, to prawdopodobnie po niej nie sięgnę. Nie wiem, dlaczego tak mam, ale jakoś, no nie wiem, one mi się jakoś schowały na tych moich półkach i nigdy po te książki nie sięgnęłam. A mianowicie, po opowieść podręcznej ja słyszałam bardzo dobre opinie na temat tej książki. Ja wiem, że to już jest pewnego rodzaju klasyk, powieść szeroko doceniona i ta pisarka jest szeroko doceniona, ale z jakiegoś powodu nigdy mi się nie udało tej książki przeczytać, mimo tego, że tak jak już wspomniałam, ta książka bardzo długo leży u mnie na półce i w końcu stwierdziłam, okej, dość, w tym roku przeczytam tą książkę, po prostu. A druga książka to Szczygieł Donny Tartt. Ja już niejednokrotnie byłam bliska, żeby sięgnąć po tą książkę, ale ja troszeczkę problem mam z grubością. To jest tak ogromna cegła, a większość osób, którym ufam, jeśli chodzi o opinie i recenzje książek, mówią, że Tajemna Historia jest lepsza, a Tajemna Historia, no, nie chcę powiedzieć, że nie lubię tej książki, bo to by było kłamstwo. Po prostu uważam, że to ta książka była okej, ale to nie było dla mnie coś wybitnego, ani to nie była jakaś moja ulubiona książka, ani coś takiego, wiecie, takiego wow. A że ta książka jest, no nie wiem, dwa razy taka jak Tajemna Historia i mam poświęcić na nią dużo czasu, to, no, to nie wiem, to jakoś nie byłam chętna, może tak. Więc stwierdziłam, że to jest ten rok. Ten rok będzie rokiem Szczygła, kiedy tą książkę dokończę, bo chciałabym również mieć po prostu opinię na temat tej książki. Chciałabym się dowiedzieć, o czym ta książka jest, co to jest. Tym bardziej, że Szczygieł nie tylko zdobył nagrodę Pulitzera, ale z tyłu jest napisane, że to największe wydarzenie literackie ostatniej dekady, w sensie, że Szczygieł. No i chcę się przekonać, czy naprawdę tak jest. Okej, i wciąż pozostajemy w klimatach literatury pięknej, bo wybrałam autorkę, którą bardzo lubię, pomimo tego, że przeczytałam tylko jedną jej książkę i ona zrobiła na mnie ogromne wrażenie, bo jest to Virginia Woolf. Ja nie wiem, jak to się stało, że przeczytałam tylko jedną książkę tej pani, a tak jak powiedziałam, ta jedna książka tak ogromnie mi się podobała, że powinnam sięgać po tą autorkę częściej, a jakoś tak, no nie wiem, nie wydarzyło się to. Dlatego stwierdziłam, że tą panią na pewno tutaj umieszczę i wybrałam Pokój Jakuba. Szczerze nie wiem dlaczego, bo tych książek Virginia Woolf trochę mam na półce, a dlaczego wybrałam konkretnie tą? Nie wiem, po prostu ta mnie wołała z półki i mówię, dobra, idziesz ty, po prostu. No i wśród książek na tej liście nie mogło zabraknąć azjatyckich klimatów i mam dwie książki azjatyckie, bo mam koreańską książkę Nadchodzi chłopiec i to jest, z tego co wiem, to jest to bardzo smutna i tutaj z tyłu jest napisane, że rozdzierająca duszę opowieść o tym, jak podczas protestów przeciwko władzy ginie mały chłopiec. I ja nie wiem, znaczy wiadomo, że śmierć dziecka to jest takie wydarzenie, które porusza ludzi. I ja jestem bardzo ciekawa, jak to zostanie ograne w tej powieści. Tym bardziej, że ta książka zbiera bardzo dobre recenzje, bardzo dobre opinie.
Ja jeszcze jedną książkę mam tej pani na półce, a żadnej nie czytałam, więc stwierdziłam, że trzeba to zmienić i wybrałam tą. I wciąż pozostajemy w klimatach koreańskich, bo światu nie mamy czego zazdrościć. Reportaż z dopiskiem Zwyczajne losy mieszkańców Korei Północnej. Ja nie wiem nic, oprócz tego, że to jest o Korei Północnej, a poza tym jest to książka wydawnictwa Czarnego, więc powinno być dobrze. A że reportaż tego wydawnictwa prowadzący umarłych na temat Chin bardzo mi się podobał. Tak bardzo, że wystawiłam 5 gwiazdek tamtej książce, a ja rzadko wystawiam 5 gwiazdek. Tak mam bardzo wysoko postawioną poprzeczkę a propos tej książki i chciałabym, aby ta książka nie zachwyciła, bo ja w ogóle odkryłam, że ja bardzo lubię reportaże a propos totalitarnych państw, więc no liczę na to, że ta książka mi się może spodobać. Ja na początku tego filmu powiedziałam, że poprzedni challenge książkowy na miniony rok udało mi się wykonać, a jeśli jesteście ciekawi, jakie książki wybrałam rok temu, no to zapraszam Was do tego filmu, tu gdzieś go podlinkuję. To była moja lista 10 książek, tak jak mówiłam, wybrałam tylko 10, no bo ja też nie lubię się, tak wiecie, od razu ograniczać co do wyboru tytułów. Ja jestem takim czytelnikiem, który uwielbia stanąć wśród moich półek i po prostu grzebać wśród książek i tak wiecie, po prostu wybierać to, na co mam ochotę. No i tradycyjnie w opisie tego filmu znajdziecie mojego Goodreadsa oraz mojego Instagrama, gdzie Was zapraszam. Jeśli Wam się podobało, możecie zostawić mi subskrypcję albo kciuka w górę. No i widzimy się w następnym. Cześć!